całodzienna charówka przy warsztacie, rzeźby kapiteli, strugania kołków, rżnięcia desek na sztoki do okien lub fryzy do drzwi, a często z grubych desek cieńszych przy pomocy lauzegi. I to nieraz całymi tygodniami, także słabszym chłopcom nogi się krzywiły, a poza godzinami obieranie parę garnce ziemniaków, czyszczenie obuwia dla całej czeredy z góry, to jest rodziny starego. Często przychodziło kilka fur desek, grubych, ciężkich, sosnowych i dębowych, zwalonych na ulicy, bo na podwórze nie było zajazdu. To się musiało znieść i w nocy, bo na ulicy nie mogło to leżeć z obawy kradzieży. Ciężka to była praca. Przez ciasną sień żydowskiej kamienicy po schodach musiało się czasem i cały wagon wnieść. Setki ciężkich bali. A Wiktor był tak marny, że brzuch do grzbietu się lepił. Bo tak rano wstawało się o 4:00, jeżeli nie miał noszenia wody o 5:00, chłopak będący na wysłudze, więc był przeważnie do posyłek.